Wtóreczek. Bo pogoda piękna od samego rana. W końcu w nocy nie popadało. No a co z tego, jak idzie już niebezpieczna komórka od samego rana teraz. I na godzinkę 12 pod plasy nadają, że już coś przyjdzie. Mamy 11. Mówię, właśnie się za ten kombajn, chociaż go trochę ogarnę. Może nie popada, no to wtedy wyruszymy, bo dopiero co rosa też zeszła, to więc ci jakoś wcześniej nie było koszone. Czekajcie, tu są przedmuchy. Nie wiem, czy go nie umyć też, bo tu silnika, choć nie jest w takim złym stanie, więc może nie będę go mył, tylko bym go wziął i przedmuchnął. Też musimy napakować, no pod korek sam nie, bo on później jeździ i kurde się rozlewa. No ale uratował nam ten zbiornik, bo jak pamiętacie, finalnie zamontowaliśmy go u góry. Na początku to był taki po prostu i ciągle trzeba było lać, bo to była bańka chyba. Ale no pokazało to, że jednak gdzieś tam grawitacyjnie to lepiej działa, niż ma ciągnąć to z dołu. I po wymianie pomp, nie pomp wszystkiego i tak to nic nie dawało. Dopiero wrzuciliśmy tak naprawdę do góry tutaj zbiornik paliwa i to poszło. Na pełno zrobić 5 full zbiorników gdzieś. Mniej więcej chyba tyle był zatankowany, nawet może więcej. Może 6. No to chyba ta banieczka cała wejdzie ogólnie. To jeszcze wielki ciul zostało. No ale kurde. No w tej Boże, chociaż mówię, jak już nie dzisiaj, niech nawet się to dzisiaj, o, powiem tak, niech się to dzisiaj sprawdzi i niech to przyjdzie to popadanie, bo to nie ma być dużo, zaledwie tam do 5, około 5 litrów gdzieś u nas, ale za to na następne dni, na cały tydzień nadają sobie listą pogodę. Niech tak będzie, będzie super, jutro ma przyjechać wapno, ale wiecie jak to z wapnem jest, to zobaczymy, trzeba być przygotowanym. Powykaszane jest, 2 łódki zamówiłem, wózek mam też w miarę dogadany do rozłożenia, więc sobie też jakąś akcyjkę myślę, że z tego nagramy i zrobimy. Mówię, takie prace są na tym polu i dla mnie to są braki, kurde. A też co to było 2 lata temu i nie wszystko, a teraz zamówiłem granulowane, czyli ono jest bardziej, wiecie, wysuszone niż to normalne, które wtedy przywozili. To wiecie, takie wielkie skawalone. Dobra, tu musimy wziąć to, wytrzeć. Kurde, to tak szybko się przeniesie ta komórka. Też mamy taki dość mocny wiatr. Co chwilę takie podmuchy. Mam nadzieję, że szybko przyjdzie, nic nie narobi i szybko przyjdzie. Są. Też nie dałem jakiejś dużej ilości opadów. O. No, wiemy, że wczoraj tak się zdało. No, ta chwilę mi tu czyszczenie zajmie na pewno, słuchajcie. Ktoś przyszedł, dalej nie zobaczę, niestety. Także wczoraj, no co, pojechaliśmy wykosić pszenicę zobaczyć. Na naszym pokazała dychę. Ogarnę kombajn. To pojadę do cichego. Zobaczyć, ile nas zmiatanym. Bo te skupy dopiero będą ruszały. Tak naprawdę. Jeśli chodzi o pszenicy, bo na razie to to rzepaki, jęczmienie ludzie pokosili. Teraz dopiero się zaczyna trochę jazdy. I dzisiaj tak naprawdę kombajny teraz od rana 2 ruszyły. No a na przykład czubak zaczął kosić jeszcze w czasie. Na pszenicy jeszcze, więc no. Też jeszcze wszystkiego nie pogoni, dlatego też, żeby nie namucić gnoju znowu.
bo przężyta to wiecie, po jednym machnęliśmy, żeby już zawsze mimo wszystko było święte, zawsze kilka dni odleży, to już później śruta będzie można wcześniej robić z tego, w razie W, jeżeli nie wiem, by teraz te pogody wiecie, opuściły i zawsze już tak to będzie można działać dalej. Przyjechałem, zobaczę jak umłucę pierwszy zbiornik, bo pierwszy nasz picharek, zobaczymy co się będzie tak naprawdę działo, nie? Dobra. Wiosna, dlatego przyszły bardzo późne przymrozki, więc
wrócił. Także wiecie, rok rokowi niestety nierówny. Tak jak jeszcze nie mówiłem, zamówiłem babto. Jeżeli tam wyjdzie dwie łódki po 24 mniej więcej, no powinno kurde być. Więc wychodzi po około 5 ton na hektar. Powiem wam, i tak będzie dobrze, bo kurde, no z rodzicami, rodzice nie chcą inwestować w ogóle. Jak gdzieś tam poszedł pomysł, to wasz był, tak mniej więcej można powiedzieć. Na nowy kombaj na solcu, żebyśmy sobie pozbierali na live'ach, dałem pomysł tacie. Tata mówi, czemu nie, ale z tego, jak gdzieś tam ze znajomymi gadaliśmy, to co drugi znajomy to gospodarkę rzucił w piździe. Jak mieli zwierzęta, to powychodzili i zostały same, słuchajcie, ziemie. I to powiem wam szczerze, rodzice jak tak sobie słuchają, tu do tego dołożyć i to tak jest. Tak jest dobrze, że mówię, są te świnie, tylko że wtedy wiecie, ten przychód się rozkłada całorocznie, a nie rozkłada się tak jakby wiecie, od razu po żniwach. Zawsze no te pszenice, nie pszenice są sprzedawane u nas, bo najczęściej potrzebne są około 2 zbiorniki. No i coś tam do siewu na drugi rok chodzi, tak udaje mi się to, wiecie, pozałatwiać. Żeby w miarę, wiecie, świeże było. No tak jakby nie patrzeć, to kurde, no gdyby, ja powiem wam mordy szczerze. Kiedyś chciałem się w to bawić, ale w ostatnich latach, jak wiecie, na tych 10 hektarach, no nie ma z czego dołożyć. Ja nie ukrywam, bo no tutaj może, jakby wiecie, duże... Może jakby tutaj duże koszty zrobił, to i by też przychody były większe, ale powiem wam tak, jak sobie słucham czasami, niektórzy mają tam, wiecie, po 4-5 ton rzepaku, ale kosztów jest, nie wiem, 8 czy 10 tysięcy i wychodzisz prawie, że na zero, to po co mi taki rekord? To powiem wam szczerze, że nie jest to do niczego mi potrzebne. I u nas, wiecie, najmniejszym nakładem praktycznie zawsze u nas jest to tak robione, żeby za dużych tych nakładów, słuchajcie, nie było. No i tak to jest od kilku lat, jesteście do tego przyzwyczajeni. I ja już powiem wam, wprawdzie trochę też, bo na początku to, wiecie, to jest wszystko dobrze, że jest YouTube, bo ja będę z wami szczery, tu nie ma co owijać bawełnę. Wszystkim firmom, które gdzieś nam tam zaufały i dzięki to też wam, że mnie oglądacie, ja mogę sobie załatwiać różne współprace. I tak, zaczynając począwszy od zasiewu, to wiecie, gdzieś tu się udało załatwić ten siewnik na testy, tak jakby u Krzysia ten agromat, no to już coś fajnie wpadło. Następnie praktycznie gdzieś tam nasiona. Bronkowski kolejne lata nam gdzieś zaufał i naprawdę dzięki Bronkowskiemu gdzieś tam te plony się w ostatnich latach wzmocniły. Więc to też, wiecie, to jest też fajna reklama, no bo jak widać, jak było w poprzednich latach u nas, że sypało po 2 tony, 3 to były rekordy. A na przykład rok temu 6 udało się osiągnąć, no to kurczę, coś to świadczy. Więc wiecie, taka reklama to jest jakiś tam sposób reklama. Następnie załatwiłem opryski, bo tutaj Pontos się was oczywiście odezwał z Pontosem, bo widzieli jaką mamy miotłę, dajemy rękę uciąć, że tutaj on wam zwalczy tą miotłę. Mówię, dobra, próbujemy. No i słuchajcie, drugi rok z rzędu miotły nie ma. Fakt, że no kurde, rodzice mieli dokupić jeden środek, nie dokupili, nie dodali i są w pasty. Ogólnie asory, że teraz jeszcze asory, my mam przerwę, kosimy sobie asory w tym momencie od Rokowskiego. Kłosy tu nie są za duże, są przepaleniska, słabo to wygląda, z wysoka, sami widzicie. Ale powiem wam, że sypie. Więc to jest też ten plusik, że mimo wszystko coś tam do tego zbiornika tutaj leci. A więc mamy opryski. Nie tylko Pontos, ale te 1, te 2, to wszystko.
wszystko też od pasków. To wszystko udało się załatwić, słuchajcie. Nawozy kupiłem, bo wiecie, gdzieś tam za vloga z John Deere'a jakaś tam kasa fajna wpłynęła. Do tego ciach wydałem sobie to na nawozy. I to były praktycznie jedyne nawozy, które były kupione. Rodzice tylko i wyłącznie kupili odżywki. Bo odżywek ja nie jestem tam skory na jakieś tam odżywki, nie odżywki. Rodzice tylko kupili, kurde, odżywki, no i to... Gdyby nie YouTube, to nie powiem wam szczerze, naprawdę mordy, ja już się też denerwuję tu. I gdzieś tam o tym też mówię. Ale gdyby nie YouTube, to by tego nie było. I tak jak słucham sobie gdzieś tam z boku, to... Trzeba się cieszyć, że na razie są vlogi, bo gdzieś tam rodzice myślą, że a może by to oddał. Tata i tak chodzi do pracy, to za dzierżawy by była, wiecie, kasa. A tu, że naprawdę niektórzy na fajnych warunkach idzie się umówić, że trzeba byłoby chyba z 5 ton kosić, żeby to tak wyszło. To jeżeli się, słuchajcie, by tak udało trafić, to wam powiem, no nie mają się co rodzice zastanawiać. No teraz tak, powiecie, a no czemu ja tego nie wezmę? No bo bym, wiecie, rodzice z tego będą mieli pieniądze. Oni tak jakby, wiecie, wydzierżawisz, to nadal ziemia jest tak jakby twoja, nie? A masz z tego kasę, więc to kasa by była dla rodziców. No jak ja mam teraz płacić, nie wiem, te 20 tysięcy za te kilka hektarów i teraz przyjeżdżać tutaj, to też u mnie to jest, tak wiecie, kali się, bo kali, nie? A kolejna sprawa jest to, że wiecie, dla mnie to jest męczarnia pod względem zdrowia, nie? Jeszcze kilka lat temu gdzieś tam człowiek, a dobra, to przechorował, ale to się tak nasiliło, te alergie, że niestety, ale no ja praktycznie większość prac w gospodarstwie muszę robić masę przy 33 stopniach upału. No powiem wam szczerze, naprawdę to jest tak ciężkawo. Tutaj nie chce mi się przecinać. Mógłbym wprawdzie odciąć. Ale dobra. Zajedziemy sobie naokoło. Nie wiem, czy będziecie coś słyszeć, bo to tak cholernie wieje z tej strony. Ale na zniżka w sam raz wtedy taki wiaterek. Także wygląda to u nas jak wygląda. Ja mówię, ja wiecie, w ostatnich latach to mógłbym śmiało powiedzieć, że z 50 tysięcy sobie tak po prostu zainwestowałem i to wszystko temu dzięki, że mam YouTube'a. Gdyby nie to i z pasji do rolnictwa, to tu by dawno tego, słuchajcie, nie było już. To by były plony jakie są, jak to było w poprzednich latach, czyli tam wiecie, o te 2 tonki. I to tyle by było w temacie, wiecie, to by były koszty prawie zerowe, bo by było siane swoim, by były siane 3 metry, by został dany może raz nawóz, a jak nie, to większość odżywek. Może by było raz opryskane na krzywach, choć jak patrząc w tych latach, kiedy ja tutaj nie zacząłem coś tam mówić i przekonywać, bo to bardziej na początku to była wojna, teraz bardziej to już na wszystko jest przekonywanie i utwierdzanie w tym. No to słuchajcie, nakładu by było zero i też tam wyniki by były, że z tych 10 hektarów człowiek by tego wina nawet nie kupował. Bo by było tylko, słuchajcie, do siebie, nic na sprzedaż, nie? No a w ostatnich latach, to mówię, były moje widzimisię. Ja wiecie, ze względów zdrowotnych kupiłem John Deere'a. Bo po prostu potrzebowałem czegoś, żebym mógł w tej kabinie się zamknąć i jakieś tam prace porobić. No i przy okazji wykorzystać tą moc, którą wy, kochani, dajecie. Czyli wiecie, jakieś maszyny na testy. Może chciałem kupować. Już mnie dusi. Powiem wam, że chciałem kupować, myśleć tutaj jakimiś większymi, nowszymi sprzętami. Ale... jak to na razie tak wygląda, to mówię, no kombaj będzie pod znakiem zapytania. Wiecie, zawsze to będzie moje, w razie było sobie to sprzedam i tyle w temacie, nie? A ja też chciałem...
chciałem, wiecie, lepszy kombajnik, bo mi to bardziej zależało na tym, żeby już był, wiecie, nie może wielkościowo, ale kabinka, tak, żeby już sobie jakiś wentylator założyć, żeby już troszeczkę chłodniej było, żeby takie pogody szło kosić. No i najważniejsze, żeby mi, kurczę, nie kurzyło, nie? Więc ja bardziej pod tym względem na to wszystko patrzę, żeby już troszeczkę tej jakiejś tam, słuchajcie, wygody było. No i do tego, wiecie, no maszyny, gdzieś tam te większość takich jak bały czy agregat, to tam, wiecie, były po takich cenach kupowane, bo były. Ale to są moje maszyny. Więc praktycznie gdzieś tam, no prasa to też taka najbardziej potrzebna rzecz, no ale tutaj już gdzieś tam się, że tak połowę, można powiedzieć, śmiało na połowę złożyliśmy, no bo to jednak to bardzo rodzice są potrzebne. A ja ze względu na to, żeby można było sobie na spokojnie to, słuchajcie, wszystko zrobić. Bo zawsze jest nerwówka z tym prasowaniem. A jednak, słuchajcie, swoje to swoje. No, także tak to niestety, taka prawda jest, mordy, i tak to wygląda. Gdzieś tam czasami robię dobrą minę do złej gry. Słuchajcie, chcę wam też na jak najlepszym tutaj wydaniu to pokazać. Kurde, tu jest gdzieś nisko. Już ten header mamy nisiuteńko, ale też ona bardzo nisiutka, ta pszenica. Tu jest właśnie górki, dołki, kurde, po tych oraniach z poprzednich lat. O, może teraz trochę to zbierzemy. Wiecie, gdzieś tam te ostatnie dni też, kurde, słabo, bo człowiek, no jest zły na to wszystko. Nie dość, że pogoda, to i wiecie, awarie, nie awarie. To jak to tam wygląda, jak słyszałem te kilka rzeczy, które tutaj może będą, może nastąpią, może nie. No tak, tego entuzjazmu mało jeszcze. Ostatnie dni w ogóle nie przespane, bo od kiedy przyjechałem przespałem tylko jedną noc. A tak to jak u nas jest, słuchajcie, od kiedy jestem, jest po codziennie powyżej 30 stopni, codziennie. Więc u nas jest na chacie tak nagrzane, że to jest masakra. I to, wiecie, człowiek niedospany, to później jak cały dzień w upale robi, no to jest jak jest, więc skóry przepraszam. Ale też ja lubię, nie ukrywam, jak coś się dzieje, jak sobie na tym polu mogę pojeździć, ciągnikiem przyjechać, albo chociaż tu nagrywać na spokojnie. A jak wiecie, tu w spikerku cały czas w tej masce, albo coś, to tak wam powiem, że to jest. O, chciałbym tu tą ścieżkę podebrać, ale wam powiem, że nie wiem, czy to pójdzie. No, gdzieś tam na te ścieżki chciałem tatę przekonać, bo teraz zawsze u nas jest, słuchajcie, z tym problem, że już dworzy do koszenia, ale w tych jebanych ścieżkach, wiecie, to jest przygniecione, to jest zielone, to odbija, nie? Także gdzieś tam mam nadzieję, że jeżeli będziemy siać w tym roku jeszcze, no to się ogali, no bo to właśnie, ten siewniczek przecież się pojawił, ale tam trzeba troszeczkę jeszcze posiedzieć, go ustawić. Ogarnąć, no ale jakbyśmy sieli we dwójkę, to by było spoko, bo byśmy, słuchajcie, to fajnie ogarnęli. O, tam widziałem jakieś kretowisko, ale całe szczęście mi tego kombajn chyba nie złapał. Co mówię, dokosimy, zobaczę radary. O, ten wiecie, nie chciałem tego sprzętu całego dzwonić, bo jestem sam. Rurę bym se otworzył. Tu już z tą rurą bym se otwartą jeździł. Ale jak mi to nagle przyjdzie, zanim to wszystko sprowadzę i w ogóle, no to tego mówię, jeden na spikerek. I jak może się te chmury rozejdą, to słuchajcie, ciśniemy dalej.
normalnie nic oprócz vlogów. Ja sobie przyjeżdżam, to co sobie nagram i to co zarobię jest moje, a i tak to mówię, gdzieś tam wiecie. Gdyby nie to rolnictwo, to by mnie nie było, więc wiecie, chcę też to w jakiś tam pewien sposób inwestować z tego kanału z vlogami, nie? A gdzieś tam to, że się wybiłem i mam kanał z grami, to gdzieś tam to jest moje główne utrzymania, źródło. I to wiecie, też przychodzą żniwa, człowiek tak przyjedzie, zawsze żniwo ładnie, pięknie, szybko, a niestety w tamtym roku 3 tygodnie życia, nigdzie na bajkajki se człowiek nie pojechał, bo nie było czasu. Teraz człowiek tak zapierdala za tymi pieniędzmi, niestety, że na nic tak naprawdę tego czasu zbytnio nie ma. No ale dobrze, że tym młodym się jeszcze chce tak pracować, chce się coś osiągnąć, bo nigdy nie wiadomo, co będzie na starość, nie? Ja powiem wam, mam 28 lat, a kurwa momentami się czuję, jakbym miał 40 albo 50. Bo jak nie to ucho, te zatoki, te choroby ciągle, no to niestety te alergie. Ale to takie kurwa sądzenie losu, co? Człowiek w gospodarstwie by chciał jak najwięcej, tak jak i w Mokrzynie porobić i w ogóle, a niestety. Przez to wszystko. Gdzie niestety. Nie udaje. O akurat, jakby na nic innego alergii nie musiał mieć, nie? To akurat na rzeczy, które gdzieś tam. Dobra. Ładne ziarno. Kurde, naprawdę pszenica jak na złość w tym roku. Ale to obornik się spisał. No kurwa, 12, jebana. Dobra, jedziemy, słuchajcie, na zmiatany sprawdzić, jak to wygląda. Skubana się trzyma, patrz, była taka rosa w nocy, że się kurwa to trzyma cały czas, no. Boż, po co mi tu mało. Rosa jeszcze trzyma, ale się dziwię, bo no tak, Czubak napisał, że jeszcze mokra jak chuja, widzi, jak tu dwa kombajny wyjechały i... O, chyba tędy se wyjadę, bo najbliżej będzie. Kurde, no, jebaństwo, jak to porosło. No ale to tyle lat, cały czas mokro, mokro, zabiegów nie idzie zrobić, opryskać to tamto. Niepotrzebnie to siali, no w tym roku, teraz trzeba mocno przypierdolić to, opryskać i spróbować coś na równo zasiać, nie? Nie myśleć, bo to takie czekanie później do czerwca, czy chuj wie co, bo nie idzie wjechać, trzeba tu jakąś zimówkę zasiać i chuj, może wiecie, ona akurat jak teraz będzie jeszcze suchawo, w tym roku ona ładnie wyjdzie, no jedynie jak będzie na wiosnę mokro, to pizda, bo nie wiedziesz z żadnymi zabiegami, nie? No jeszcze niecałe pół zbiorniczka, to już teraz mniejsza połowa. Czekaj, może to był łopatą tam przekarną. No będzie kurwa najebane. No, przez to, że chyba taka kurwa, fakt, że ona czyściutka była, ale przez to, że taka wilgotna, to się kurwa nie kurzy. Czyżby końcówka?
było kurde, że pójdę. A ono będzie mi tam zaraz się sypało. Właśnie tak nie słychać. O. Kurde, słuchajcie, to będzie na styk, nie? Te dwa zbiorniki. No to jest naprawdę już, słuchajcie, kurde, full max. Odsypiemy jeszcze coś do jakichś big bagów, żeby było do siewu. O! Teraz słychać. Dobra, koniec. Nie, zaczęłem jechać to sprawdzić, bo to nie ma, słuchajcie, sensu mokrego nakosić. Trudno. Zostajesz na dworku na razie, bo może jeszcze coś się przed burzą uda skosić. Możemy sobie raz zobaczyć. Kurwa, mi się coś włączyło. Ja sprawdzę sobie, słuchajcie, na monitor burz. Uła. O, fajnie, fajnie, jak już ci jadą w naszą stronę, to spoko. Zawsze się to ciekawie. O, tu, słuchajcie, jakbyśmy się zmieścili idealnie, to by było super. Idzie to, no idzie bardzo szybko, bo jest wiatr. Ale, no, kurde, może. Dejdzie, Panie Boże. Dobra, biorę to, co na próbę i jadę. Dobra, musimy przyczepę ogarnąć. Pod plandekę, bo po co mi napadać? Jest, wiecie, zapianowana, to też ta woda nie będzie chciała schodzić. Dobra. Ale dobra, sprawa z tym wyszła, że to jednak w tamtym roku tak kurde też w kratkę było. Dobra, musimy najpierw dać tu. Nie wiem, czy tu była różnica, czy nie. Dobra, cyk. Teraz tak. Już się jakaś chmura kurna zrobiła nowa nad gąbinem. Dobra. Eba dople. Co tu mamy zawieszone? Andrzej, kurwa. Panie, wszystko jest w porządku. Dobra, sorry. Memory, five. Kurde, środeczek. Thank you.
13,4. Wczorajsza. To jest wczorajsza, no i zaraz zobaczymy już dzisiaj. A wiesz co jest najlepsze? Jak mamy namieszankę i na mieszance sobie sprawdzamy wszystko, to pokazuje jeden patent ile ten. Na mieszankowym pokazał 14. O! Właśnie widzę. No ładne chmurki widać na kamerze. A te 13 i coś. I śrutę, już śrutę będziesz miał. Kurwa, tak od każdego byś brał, to chłopie by się narobiło przez cały sezon. No to różnica na naszym pomiędzy tym, a tym 2 aż, więc zobaczymy. No jeżeli tak by było, to ta będzie miała kurwa 14,5. To trochę za dużo. To trochę by było za dużo. Tak. Tak, no to jest dzisiejsza. I ci powiem, ani się kurwa nie kurzyło, ani nic, tak no kosić się zajebiście kosiło, bo ci powiem, że... Kusi wyjechać. Idealnie. Gnoju naciąć. Nie, no my już tym bardziej, że ja już do siebie z pszenicy mam wszystko, reszta sprzedaż, nie? Zobaczymy. Kurde. Zaraz na drugi jeszcze. No ja, bo tu na tamtego ci więcej chodzi, więc tyle wziąłem, powinno ci starczyć. Patrz kurwa, 13,6, czyli zapierdalam kosić. Jeżeli ta chmura przejdzie, a nie ten, to...